Hej miziaki moje kochane, mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u was w porządku. U mnie taki mega leniwy poranek, tak więc pomyślałam, że fajnie by było sobie coś wspólnie razem zmalować, trochę się obudzić przy okazji. Mam tutaj przed sobą kosmetyki, które ostatnio molestuję namiętnie i dosłownie, słuchajcie, jestem od nich uzależniona. No i mam też kilka nowości, które chciałabym, żebyśmy wspólnie razem sobie przetestowali. Tak więc dzisiaj, mam nadzieję, czeka nas chill, dobra zabawa, trochę taki relaks przy okazji wspólnego malowania. Jeśli chodzi o partnera dzisiejszego odcinka, to jest nim sklep i marka Yumi Aloe, czyli producent kosmetyków na bazie aloesu, które mają naturalne składy, są bardzo budżetowe, więc naprawdę na każdą kieszeń, no i też cudownie pachną. No i jeśli chodzi o nowości, które dostałam ze sklepu Yumi, to mam na przykład mango balsam do ciała, mam też dwa sera. Pierwsze to jest ekstremalnie nawilżające serum, kwas hialuronowy, kwas AHA, aloes, mata, peptydy i ekstrakt z mango. Natomiast drugie z kolei to jest rozświetlające serum, też z witaminą C, też z aloesem. Mamy tutaj też ekstrakt z kawy, z kwalan i ekstrakt z grejpfruta. No i dostałam też krem, to jest tak naprawdę sorbet, intensywne nawilżenie, kwas hialuronowy, aloes, malina i granat. Jeśli chodzi o te produkty, to są to właśnie nowości. Wcześniej nie miałam z nimi, że tak powiem, styczności. Natomiast marka Yumi jest mi bardzo dobrze znana, kiedyś już wam pokazywałam ich produkty u siebie na kanale i ciągle ich używam. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to wrzucę wam tutaj, zobaczcie sobie, projekt Denko ostatni, tam też kilka produktów właśnie z Yumi się pojawiło. No i żeby nie być już taką zupełnie gołosłowną, to tutaj mam produkt, który uwielbiam, kocham i naprawdę to jest chyba mój ulubiony na chwilę obecną, jeśli chodzi o markę Yumi produkt, a mianowicie to jest krem sorbet do twarzy, rozświetlenie i nawilżenie, witamina C, aloes, morela i cytryna. I ten produkt już niestety kończę. Już tutaj zostało mi dosłownie na kilka użyć. Słuchajcie, to jest niesamowity produkt teraz na jesień, na zimę, bo niesamowicie pięknie otula skórę, nie obciążając jej przy tym. Fajnie wygładza, robi taką fajną okluzję. To jest bardzo fajny właśnie produkt do zamknięcia wieczornej pielęgnacji. Rano też bardzo fajnie się nadaje pod makijaż. Wielokrotnie testowałam i naprawdę był super. Pięknie pachnie. To jest taki bardzo orzeźwiający, pobudzający właśnie, no, zapach cytryny z morelą, tak, zgadza się, tak więc to jest mój ulubiony produkt, ale mniejsza o to, zapomniałam wspomnieć najważniejszej rzeczy, a mianowicie, że marka Yumi teraz szykuje promocję. Promocja będzie trwała od 19 do 28 listopada i przy zakupie dwóch produktów, trzeci najtańszy dostajecie za darmo, czyli 2+1, źle powiedziałam, kupując trzy produkty, ten tańszy dostajecie za darmo. Tak, tak łatwiej, tak lepiej, prawda? Tak więc zachęcam was serdecznie, luknijcie sobie do nich, do sklepu. Wszelkie informacje wrzucę wam w opis pod filmem, żebyście sobie mogli właśnie zobaczyć. Marka bardzo budżetowa, więc myślę warto. Świetne składy i naprawdę produkty, które bardzo dobrze działają. Dobra, to tyle słowem wstępu, jeśli chodzi o partnera dzisiejszego odcinka. Przechodzimy w takim razie już do samego makijażu. No to co, zaczynamy od Yumi, prawda? Tak się zastanawiam, jakie serum byśmy sobie dzisiaj mogli użyć. A może to z witaminką C, to jest rozświetlające serum, z aloesem, ekstraktem z kawy, z kwalanem i ekstraktem z grejpfruta. Muszę sobie najpierw wstrząsnąć, jeśli chodzi o aplikację, fajnie higieniczna pompeczka, produkt przeźroczysty, no jak taki rozwodniony żel, o, żel aloesowy, tak, w połączeniu z wodą, więc przez to jest bardzo też leciutki. Bardzo szybko się wtopił i skóra teraz jest taka trochę lepka. No i drugi produkt, no to nałóżmy sobie ten sorbet malinowy, malina granat i faktycznie, słuchajcie, wąchałam sobie już ten produkt, bardzo pachnie mocno malinowo. Jeśli ktoś lubi zapach malin, to ten zapach mu się spodoba. To znaczy, on jest dość wyrazisty, ale nie jest jakiś nachalny, nie jest mocny w tym znaczeniu takim, żeby tutaj, wiecie, uderzał w nozdrza. Nie, pod tym kątem jest subtelny, ale konkretnie wyczuwalny i przede wszystkim
taka naturalna malina, nie jakaś taka sztuczna. Och, czuję, że skóra teraz od razu jest taka zbustowana, napompowana i bardzo mocno odżywiona, otulona. Myślę, że w tym wypadku zrezygnujemy już z bazy. Zresztą nie mam nic nowego, jeśli chodzi o bazę. Przejdźmy w takim razie od razu do podkładu. I tutaj, słuchajcie, mam ostatni mój ulubieniec. Produkt, który katuję w zasadzie codziennie i to jest All Hours Foundation Yves Saint Laurent w odcieniu LN7. Tak, ja wiem, to nie jest najtańszy może podkład na rynku, ale naprawdę wszystko mi się podoba w tym produkcie. Jeśli chodzi o ten podkład, to jest nowa formuła. Jest bardziej taki satynowy w odczuciu, leciutki. Wygląda po prostu pięknie na skórze. Tak więc, jeśli ktoś szuka dobrego podkładu, takiego długotrwałego, który nie będzie robił maski i nie będzie też jakiś taki bardzo matowy, no to wypróbujcie sobie ten. Dla mnie to jest taka lżejsza i lepsza wersja Estée Lauder, bo jednak produkt naprawdę jest niesamowicie długotrwały. I pięknie się utrzymuje cały dzień, nic się z nim nie dzieje, a mimo wszystko nie obciąża skóry, nie robi takiego efektu właśnie maski, ciężkości. No, jest niesamowicie fajnie taki wybalansowany pod tym kątem. No i zobaczcie, dwa machnięcia, skóra wygląda pięknie, jak taka lepsza wersja siebie. Ale ciągle jest to jednak skóra, także to mnie bardzo cieszy, bo daje taki po prostu ten podkład naturalny efekt końcowy. No i przechodzimy teraz do korektora. Był drogi kosmetyk, to teraz mamy tani, bardzo tani. To jest Belle Coffee Serum Conceal with Caffeine. Ostatnie nowości, które pojawiły się w Biedronkach, czyli ta kolekcja kawowa. Robiłam test na kanale, też Wam wrzucę, zobaczcie sobie, bo te korektory to było moje ogromne, największe odkrycie i najlepsze kosmetyki według mnie z całej tej kolekcji. Chociaż kolekcja bardzo udana mimo wszystko. To nie tak, że coś tam było, nie wypałem. Nie, naprawdę sympatyczna kolekcja. Natomiast te korektory w szczególności skradły moje serce. I chcę Wam tutaj pokazać, że no codziennie używam teraz tego korektora. Ja nie wiem, na ile on mi starczy, bo nie oszczędzam go, ale jest po prostu cudowny i mam wrażenie, że nie sposób z nim przesadzić. Naprawdę chciałabym tutaj pogratulować zespołowi Belle, jeśli chodzi o tą formułę. Jest idealna, jest naprawdę idealna. Aż naprawdę chcę się pokusić o stwierdzenie, że jest to najlepszy korektor, jaki używałam, nie wiem, od ho, 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 o ile od zawsze. Naprawdę tutaj wszystko jest na tak. Niesamowicie konkretna, taka kremowa formuła, fajnie otulająca, ale jednak bardzo leciutka. I to jest tutaj dla mnie ogromny fenomen, bo korektor bardzo ładnie wszystko bluruje, rozświetla i zakrywa wszelkie niedoskonałości, a przy tym jest ultra lekki i pigment tutaj jest naprawdę bardzo dobry, tak więc, no, jeśli o mnie chodzi, ogromne ochy, achy. Dawno nic mną tak nie wstrząsnęło i nie zawładnęło moim sercem tak jak te korektory z Belle. Tak więc, jeśli ktoś jeszcze się waha, nie wahajcie się. Naprawdę używam ich od, myślę, co najmniej, no, ponad tydzień, może półtora tygodnia i z każdym kolejnym dniem kocham je coraz bardziej. I zanim przejdę do pudru, to chciałabym jeszcze też po raz kolejny tutaj przejść do produktu Belle. To jest Aztec Face and Body Blur Cream Natural Clay, kremowy rozświetlacz do twarzy i ciała. Słuchajcie, jedna też z ostatnich edycji, to chyba gdzieś tam w lecie ona się pojawiła w Biedronkach. Ten produkt mi leżał dość długo, nie używałam go i jakiś czas temu stwierdziłam, a może spróbuję sobie tego produktu walnąć na twarz. No i od tego momentu przepadłam. Nie wiem, dlaczego go wcześniej nie używałam, natomiast teraz w zasadzie codziennie po niego sięgam. Zapach też jest taki bardzo ładny, świeży, pielęgnacyjny. Natomiast jak ja go nakładam? Nie nakładam go paluchami, tylko nakładam go pędzelkiem. Jakoś tak nie wiem, po prostu sprawdza się u mnie ten patent. Tak więc zawsze takim syntetycznym pędzelkiem delikatnie sobie go nakładam tutaj. Ja wiem, paluszkami może nawet i lepiej, bo ze względu na ciepło palcy lepiej takie produkty kremowe się wtapiają w skórę.
Ale słuchajcie, u mnie też ten patent po prostu się sprawdza. Czasem sobie tylko jeszcze delikatnie doklepię właśnie paluchem. Jest to dla mnie po prostu bardziej higieniczna forma aplikacji. No i jakoś tak u mnie po prostu się sprawdza. Lubię w ten sposób nakładać ten rozświetlacz. Produkt, który bardzo jest subtelny. Tutaj po raz kolejny nie ma efektu jakiegoś takiego wow, tafli jakiejś mocnej i brokatu, nie daj Boże. Produkt bardzo ładnie się wtapia i naprawdę daje takie subtelne rozświetlenie. I w ogóle jest niewidoczny, a jednak bardzo ładnie tutaj właśnie odbija światło. Dlatego chciałam Wam pokazać ten produkt, bo no tak, leżał u mnie w szufladzie, a teraz nie wyobrażam sobie bez niego takiego codziennego makijażu. Tak więc naprawdę bardzo sympatyczny rozświetlacz. Oczywiście dla osób, które raczej wolą minimalizm. No dobra, no to przejdźmy sobie teraz do pudru i znów tutaj Bel po raz trzeci dzisiaj, no ale co poradzić, jeśli chodzi o ten produkt, ten puder też ostatnio non-stop go katuję. To jest puder transparentny, właśnie taki w kompakcie o zapachu kawy. Porównywałam ten produkt z tym sypkim właśnie w filmie z recenzją tej kolekcji i delikatnie o ciupinkę bardziej skłaniałam się w stronę tego, o dziwo, bo ja jestem raczej fanką sypkich produktów. Takie produkty w kompakcie nigdy do mnie nie przemawiają i nigdy jakoś nie wygrywają, jeśli jest jakaś batalia. No a tutaj naprawdę było ogromne zaskoczenie. Ten produkt naprawdę ślicznie blurował, no w zasadzie za każdym razem jak go nakładam, to wygląda pięknie na skórze, ładnie bluruje. Jeśli są jakieś delikatne zagniecenia na skórze, jakieś zmarszczki, załamania, to ten produkt wszystko tak ładnie, no, rozprasza te wszelkie nierówności i daje taki efekt właśnie soft focus. Tak więc no, skóra wygląda jak po jakimś Photoshopie, jak po jakimś filtrze z Instagrama, a naprawdę bardzo udany kosmetyk i jest to na chwilę obecną jeden z nielicznych, jak no nie jedyny puder w kompakcie, no nie wiem, może jedyny to nie, ale powiedzmy taki top 3 produktów w kompakcie, które mam, po które sięgam, których używam, bo zazwyczaj no właśnie jestem bardziej sypką osobą, w sensie jeśli chodzi o takie pudry do twarzy. Tak, całe życie używałam sypkich i w zasadzie się to nie zmieniło, no tutaj to jest raczej wyjątek od reguły. Brwi zrobiłam szybko poza kamerą, żeby już nie tracić czasu. Przejdźmy w takim razie do makijażu oka. Tutaj mam paletę, której dawno u mnie na kanale nie było, a to jest Jaclyn Hill dla Morphe, współpraca z Morphe. Słuchajcie, chciałam wrócić dzisiaj do tej palety, bo to jest paleta, która według mnie ma najpiękniejsze róże ever. Ostatnio robiłam sobie właśnie makijaż przy użyciu tej palety, no i pomyślałam, że hej, dlaczego ja tej palety Wam tutaj nie pokazuję, skoro, no, jeśli chodzi o te cienie, one są naprawdę pięknymi neonami, oczywiście no są też takie bardziej klasyczne, bardziej w brązy, bardziej jakieś bordo, fiolety, natomiast słuchajcie, naprawdę ta paleta jakościowo jest genialna, no i właśnie ktoś zaraz zauważy, że moja bluza jest pod kolor dzisiejszego tematu, tak mnie jakoś wzięło na różowo mi dzisiaj, ale tak na poważnie, słuchajcie, mam też do przetestowania nowość, jeśli chodzi o mój kufer, pigment, który leżał u mnie i czekał na swoją kolej, 21 odcień Platinum, to jest taki szary kolor, trochę smutny, jeśli mam być szczera, i chciałabym trochę go podbić właśnie tym różem, pomyślałam, że fajnie róż tutaj ożywi ten pigment i no zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam też tutaj nowość, jeśli chodzi o Oriflame i mój kufer, bo ktoś zaraz się przyczepi, że to wcale nie jest nowość. Nowość, jeśli chodzi o mój kufer. The One Eyeshadow w odcieniu Cool Sand chyba. Taki szampański właśnie cień w kremie. Pięknie się tutaj, zobaczcie, prezentuje, mieni. Także myślałam, że gdzieś może w kącik oka sobie go walniemy. Mam też dwie maskary do przetestowania, też z Oriflame, ale to już później. Na razie przejdźmy tutaj do palety Morphe. Jeszcze Wam tylko pokażę, żebyście mi wierzyli na słowo, jaka tutaj jest pigment i ogólnie formuła. No nie wiem, co tutaj jeszcze, ten pomarańczowy na przykład, no zobaczcie. Mizia nie kłamie, no popatrzcie,
Czy ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, pytania? To są przykładowe oczywiście cienie, takie najbardziej neoniaste, te, które mi się podobają, które często wykorzystuję. Naprawdę ta paleta jest warta uwagi, jeśli lubicie odcienie fioletu, różu i chcielibyście właśnie o takie cienie urozmaicić swoją kolekcję, to według mnie jest to chyba najlepsza paleta, przynajmniej ta, którą z tych, które miałam okazję testować do tej pory. Dlatego też chciałam właśnie wrócić do tego produktu i przypomnieć Wam o tej palecie na kanale. Dobra, bo się rozgadałam jak zwykle, zabierajmy się za makijaż. Przechodzę do takiego bardzo precyzyjnego pędzelka i do mojej czerni i czarny cień nakładam w wewnętrzny, zewnętrzny kącik oka. Tak więc działamy dzisiaj z techniką Spotlight i tak, przyciemniam sobie, robiąc bazę, będę nakładać na czerń inny cień, ale chcę uzyskać tutaj maksymalne przyciemnienie, jak tylko się da. Zobaczcie, jaka czerń tutaj jest też głęboka w tej palecie. Ta paleta jest w zasadzie paletą kompletną, no tak, jest kompletna, bo mamy cień czarny i mamy też cień taki wręcz biały, bardzo mocno cielisty, ale no to już jest taki krem, kość słoniowa. Ja uwielbiam palety Morphe, naprawdę jakościowo uważam, że są świetne. Spróbuję nałożyć sobie tą śliwkę. To jest taki właśnie fiolet z bordo. I wciskam sobie na tą czerń. Przechodzę do czystego pędzelka. I rozcieram sobie. Pracuję teraz nad cieniowaniem. Na tym, żeby mi się tutaj wszystko przenikało. Cierpliwie. Robię sobie tutaj cieniowanie, wracam do pędzelków, a nie do tego, nie do tego. Ostatnio, słuchajcie, zaczęłam oglądać Dextera. Tak wiem, to jest stary już serial, ale ja dopiero go odkryłam. Słuchajcie, ostatnio się wkręciłam w tematykę kryminalną, oglądałam też na Netflixie Dahmera, no i w zasadzie tak, to ruszyło lawinowo. Od Dahmera się zaczęło. Dajcie znać, czy też oglądacie jakieś, nie wiem, podcasty albo filmy, seriale o tematyce kryminalnej i polećcie coś fajnego, ciekawego, bo jak skończę oglądać Dextera, to nie wiem, co będzie dalej. Szukam jakichś fajnych propozycji. Słyszałam też, dużo dostałam informacji o The Sinner, że też jest bardzo fajny. No dobra, teraz tak, jeśli chodzi tutaj o środek, to wrzucę sobie I'm In It, czyli ten tutaj taki, to jest duochrom, bo on się mieni z no, różu na taki perłowy. Nałożę sobie go jako bazę, a później na niego będę chciała nałożyć ten pigment. Także wciskam sobie tutaj powyżej delikatnie załamania, żeby ciągle jeszcze ten blask delikatnie był widoczny, jak patrzę na wprost. Teraz przejdę do mojego czystego pigmentu i wklepię sobie go na środek. O, mam nawet z tej samej firmy Glitter Primer, czyli baza pod sypkie pigmenty. Tak wygląda. Uuu, fajny. I wklepuję. No czasem jest tak, że mamy jakieś produkty, które nie do końca, że tak powiem, nam się podobają kolorystycznie. Przynajmniej ja tak mam z szarościami. Ja jestem bardzo antyszara osoba. Lubię po prostu kolory. I wiecie, czasem po prostu staram się przemycić te kolory w jakiś taki sposób, żeby nie były smutne, nie były mdłe. No właśnie, tak jak dzisiaj chociażby, ten szary. W połączeniu z różem, z fioletem, z czernią może wyglądać całkiem sympatycznie, prawda? Dobra, dokładam sobie trochę tego śliwkowego fioletu i robię sobie tutaj takie przejście, taki gradient, żeby to ładnie tutaj mi się wszystko z sobą połączyło. Tak wygląda teraz oko, przejdźmy w takim razie na dół. Zaczynam od czerni i przyciemniam zewnętrzny kącik, łącząc górę z dołem. Wracam do mojej śliwki i wciskam tutaj na czarny cień.
Nie bójcie się zjechać przy takich makijażach mocniejszych dość nisko i rozetrzeć właśnie to cieniowanie, zrobić tak, żeby oko właśnie miało taki no, swój naturalny kształt, nie było zachwiane po prostu, jeśli chodzi o proporcje. No i przechodzę do tego cienia Oriflame D1, właśnie Cool Sand i nakładam sobie go. Muszę przyznać, że ten cień jest bardzo ładnie napigmentowany, bardzo jest kremowy, no i taki fajnie się nim pracuje, także do wewnętrznego kącika naprawdę jest super. I mam też tutaj jeszcze eyeliner, to jest Giordani Gold eyeliner, też z Oriflame, a też nowość, jeśli chodzi o mój kufer, nie miałam go jeszcze okazji testować. Tak wygląda, jeśli chodzi o gąbeczkę. No, tak wygląda jak taki pisaczek, taki flamaster. Próbujemy. Już widzę, że ma bardzo taką czarny kolor. No, jest trochę mało komfortowy, jeśli chodzi o aplikację. Przyznam szczerze, że trochę mnie boli, jak nim maluję. Skóra, tutaj to oko, jest dość po prostu twardy. Jakiś taki mało plastyczny. Oko mamy gotowe, pozwólcie, że szybko poza kamerą wykończę drugie oko, natomiast nie będę jeszcze kleić rzęs, bo mam dwie maskary, które chciałabym, żebyśmy wspólnie razem przetestowali, ale to jak już będą obie strony gotowe, tak więc dajcie mi chwilę. Oczy gotowe, przejdźmy w takim razie do maskar i przetestujmy sobie je. Pierwsza, ta czarna, to jest D1 5-in-1 Wonder Lash i to jest oczywiście Oriflame. Druga też jest z Oriflame'a, ale ta nazywa się z kolei Trim Dose Big Volume, czyli ta jest na pewno na objętość. Ta 5 w 1, czyli taka chyba bardzo uniwersalna, ale zaraz się o tym przekonamy. Obie maskary są zamknięte, zabezpieczone. Przyznam szczerze, że nigdy nie używałam za bardzo Oriflame'a, bo byłam konsultantką Avonu jeszcze w liceum, jakoś tak na studiach chyba. Takie początki moje makijażowe, tak, to było właśnie Avon. Tak wygląda ta czarna, mamy tutaj silikonową szczotkę, trochę wygiętą, więc też domyślam się, że będzie to produkt, który ma podwijać rzęsy, w sensie tak sprawiać, żeby one były bardziej takie curly, wywinięte. A ta jest klasyczna, gruba szczota, taka no, konkret, faktycznie na volume. No dobra, no to co, przetestujmy sobie może na tym oku różową, a na drugim przetestujemy sobie tą czarną. A no, ta to jest naprawdę tutaj konkret. Lubię szczotki takie klasyczne, ale nie lubię jak są takie wielkie, bo boję się ich używać. Mam wrażenie, że zaraz sobie, że tak powiem, wydłubię oko i mi ono wypłynie. Tak, jak w horrorze jakimś. Natomiast słuchajcie, tak, jeśli chodzi o tą maskarę, jest dość taka suchawa, więc fajnie. Ta formuła jest taka właśnie bardziej gęsta niż wodnista, lejąca się, więc przez to maskara się nie będzie rozmazywać, mam taką nadzieję. Na pewno jest to kwestia przyzwyczajenia, żeby nauczyć się operować taką szczotą. Natomiast no, maskara działa, coś tutaj się dzieje, faktycznie te rzęsy są pogrubione, to co słyszycie w tle to jest moja pralka, robię pranie, no mówiłam, że leniwy dzień, no jak leniwy dzień, no to i tak, porządki, sprzątanie i tak dalej. Dobra, tak wygląda oko, bardzo fajnie, podoba mi się, ta maskara jest spoko, aczkolwiek no muszę się nauczyć nią operować. Przejdźmy w takim razie do tej czarnej. Tej 5 w 1 uniwersalnej, no tutaj na pewno jest bardziej przyjemna ta spiralka, bo możemy dojechać w każdy zakamarek oka, ta szczoteczka jest bardzo taka precyzyjna i ma z tej strony tutaj, gdzie jest wywinięta, te bolce jakby są dłuższe, a tutaj u góry są krótsze, więc możemy dojechać naprawdę w każdy zakamarek oka, w zależności od tego, jak sobie ułożymy tą szczoteczkę. No i tutaj też no, dwa maźnięcia dosłownie, wow. Nie wiem nawet, czy ta nie jest bardziej spektakularna, jeśli chodzi o efekt od tej. No, chyba jest, chyba jednak ta ładniej podkręca, wywija. I co najważniejsze, możemy tutaj dojść do samego początku rzęs.
Oczy mamy gotowe, przejdźmy w takim razie, żeby wykończyć resztę makijażu. I tutaj kolejna moja nowość w kufrze, a mianowicie Lumene i to jest Natural Glow Bronzer. Produkt, który przyszedł do mnie chyba z Ekobiecej, o ile dobrze pamiętam. Arctic Summer to jest jedyneczka, jeśli chodzi o odcień. No i produkt jest zaklejony, więc muszę sobie go najpierw odkleić. Po otwarciu wygląda tak. Słuchajcie, bardzo jaśniutki odcień. Jeśli mam być szczera, to ten bronzer bardzo przypomina pudry ciemne, na przykład Dark czy Deep, jak mają niektóre firmy właśnie takie ciemne pudry, a no to ten bronzer bardziej wygląda jak taki ciemny puder niż jak bronzer, ale fajnie. Słuchajcie, na jesień, teraz na zimę, kiedy skóra jest blada, bardziej wiadomo, nie mamy tak koloru na twarzy, myślę, ten odcień, taki produkt będzie jak najbardziej odpowiedni, bo no, nie będzie robił takiego mocnego odcięcia, nie będzie się rzucał w oczy, tylko raczej będzie naturalnie się wtapiał. Zresztą zaraz sprawdzimy, próbujemy. Jest dość sypki, dobra, okej. Natomiast w odczuciu przy słoczu bardzo taki aksamitny, taki jedwabisty, więc no zobaczymy. No i to jest to. Słuchajcie, on jest trochę ciepły, bardziej w stronę ciepłego niż chłodnego jednak. No zobaczcie, zresztą to widać. Natomiast bardzo ładnie się wtapia. Myślę, że właśnie, żeby sobie opruszyć twarz, może nie taki robić stricte kontur, ale żeby gdzieś tam nadać twarzy koloru, no to jak najbardziej super. Bardzo mi się podoba ten odcień i ogólnie ten produkt. Nie zostawia żadnych plam, ładnie, równomiernie się rozkłada. Można go budować. Fajnie się też rozciera. No nie, mi się podoba osobiście. Myślę, że tak, na zimę super, żeby trochę twarz nabrała koloru. Wygląda bardzo naturalnie, bardzo tak świeżo. Super. O, wiedziałam, że mam tutaj puder, zobaczcie, to jest też Lumene, tylko że to jest puder i to jest trójka Stay Luminous Matte i zobaczcie, ta trójka wygląda tak, a bronzer wygląda tak. No dobra, jest trochę ciemniejszy faktycznie i trochę bardziej ciepły, ten jest bardziej neutralny, taki bardziej beżowy i trochę jaśniejszy, ale ten bronzer tak czy siak jest bardzo taki jaśniutki. Myślę, że do takiej jasnej karnacji, oj, siądzie jak złoto. Jeśli chodzi o róż, to wracamy do Belle, tym razem we współpracy z Sinsay. To jest Digital Pink i to jest róż, który, słuchajcie, naprawdę używam codziennie. Po prostu codziennie. Tym samym pędzelkiem co bronzer i stemplując wciskam sobie go tutaj. Naprawdę on wygląda pięknie, tak świeżo nadaje skórze takiego promienistego, dziewczęcego blasku. No i on jest taki właśnie troszeczkę perłowy, połyskujący, więc ten policzek też wygląda nie na taki smutny, zgaszony, tylko no tutaj jest takie rozświetlenie jeszcze dodatkowo. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam ten róż i... O, znów przegięłam z ilością, klasyka. Od razu lepiej, jak jest kolor na twarzy. I ostatnie produkty, które chciałabym tutaj wspólnie razem z Wami przetestować, to są to pomadki Yves Saint Laurent. Nowości, jeśli chodzi o odcienie. The Bold, to jest chyba seria. I mam w odcieniu 6 i 8. I teraz tak, Intense Color, Contour Shine, Ultimate Comfort, tak się nazywają. Przyszły do mnie w takiej oto tutaj kosmetyce, bardzo też luksusowej, pięknej, no naprawdę prezentuje się mega. To jest taki aksamit jakby, bardzo miła w dotyku, no bardzo też taka, no luksusowa. Tak prezentują się ogólnie te szminki, no bardzo ładnie, trzeba przyznać. Czarny ze złotem, elegancja, klasyka i no szyk. I szóstka wygląda tak, szósteczka, to jest taki trochę... Co to jest za kolor? Na pewno trochę od czerwieni, od brązu, bordo nawet trochę. Dziwny do sprecyzowania kolor. Natomiast jeśli chodzi o ósemkę, też oczywiście identyczne opakowanie, bardzo ciężkie, masywne. I ósemka z kolei wygląda tak. No tutaj już bardziej widzimy jednak czerwony kolor, a trochę z pomarańczem nawet. Tak, tutaj zobaczcie, bardziej pomarańcz. Zdecydowanie.
taki czerwony pomarańcz, trochę jak grapefruit, coś w tym stylu. Natomiast ta szóstka, tutaj bardziej jednak jest brązik, tak. No to ja myślę, że dzisiaj idziemy w stronę brązu, zdecydowanie, czyli odcień 6 ląduje na moich ustach. Muszę sobie tylko chyba zetrzeć najpierw podkład z ust. Ło, ale jest tutaj pigment. Bardzo komfortowy na ustach, bardzo taki nawilżający produkt. Pigment bardzo dobry. Do tego makijażu trochę się gryzie, bo jednak jest to bardziej jesienny kolor, bardziej ciepły. A tutaj mamy róże, fiolety, tak więc trochę sobie stonuję tutaj jeszcze takim błyszczykiem. A to jest Freyara 3001. Muszę trochę tutaj uspokoić jednak ten kolor. Nie spodziewałam się, że te odcienie będą takie intensywne. Nie słoczowałam ich, tak więc no, pigment jest tutaj naprawdę bardzo dobry. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy, makijaż wykreowany moimi ostatnimi ulubieńcami, odkryciami, no i też kilkoma nowościami, jeśli chodzi o mój kufer. Bardzo jestem ciekawa, czy ten makijaż Wam się podoba. To oko takie bardzo, no, jednak imprezowe, a zdaję sobie z tego sprawę, że takie połączenie, zestawienie kolorów srebra gdzieś tam z czernią, z bordo fioletem nie jest na co dzień, ale bardzo jestem ciekawa, co myślicie. Jeśli o mnie chodzi, bardzo serdecznie zapraszam Was raz jeszcze do odwiedzenia sklepu dzisiejszego partnera odcinka, czyli sklepu Yumi, i skorzystania z oferty między 19 a 28 listopada. Myślę, naprawdę warto. Mam nadzieję, że dobrze się dzisiaj bawiliście i że mieliście trochę takiego relaksu, chillu, wyluzowania. No, mi tego bardzo brakowało i było mi to mega potrzebne, ale wracam już do sprzątania, do pralki i ogarniania chaty, tak więc nie przedłużam, ściskam Was bardzo mocno i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!